Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Yakuzy. W ostatnim odcinku zakończyłem w najgorszym momencie, jaki mogłem, ale zrobiłem to specjalnie. I żeby skończyć odcinek, bo już troszeczkę długi był, ale i żebyście czekali na kolejny, gdzie zaczynamy piękną akcję. A! Mamy całą armię tutaj, Tojo Clan. O Boże, chciałbym ogólnie więcej. Kiryu-san, gobudzi deshita ka? Socchi mo daijoubu sou da na. Ee, Oda-san ga tsuite masu kara. Yappari. すんなり正面から返してはくれそうにないか。たく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験して。No, dobra, ciekawe będzie.Ale nie wiem, czy to jest też, czy nas zdradzili po prostu. Nie rozumiem szczerze, bo myślę, że wiecie, jak to jest. Yakuza to Yakuza, nie? Też chyba takie. So deshita. Sore ja itcho bishito yerimasu ka. Shinjin ni tayori ppanashi ja senpai no koken ni kakawaru. Yoshi. Sore ja soko no tobira kara soto ide yo. Ee. Ikimashou.Będziemy się jeszcze więcej klepać zarąbiście. No, to lecimy. Yeah!
Ja coś mam dla niego. Możemy coś wypić, bo kurde, zaraz nam się energia skończy. Jest coraz niebezpieczniej, wam powiem. Zależy też, jaki styl weźmiemy przed, to będzie tak walczył bronią, nie? Daijoubu. Nantoka. Sore yori, saki o isogimashou. Deguchi wa atchi da. Isogo. Gdzie jest wejście? Tam chyba. Ugh!
Ale poleciałem. Wszystkich rozwaliłem. No nie mogę się ruszyć. W jednym momencie po prostu mnie tak zapierdziela. Ale te walki są już ciężkie. A mam tak słabo ulepszoną postać. Nantoka. Ikinobitano ga. Koko ni nagai wa muyō desu. Ikimashou. キリュウカズマか。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。キリュウの件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。立花が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど。もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか、渋沢。殻の一壺は俺のこの手で差し出しますよ、親父。W końcu ten, o którym ja myślę cały czas, że jest taki spokojny. Naprawdę. いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。
おまけに登場会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで登場会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一粒が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたら、なんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一粒の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？奴らも殻の一粒を？ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？織田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア外を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言おうが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一粒の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一粒を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、織田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ。私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、
蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ、あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ桐生君。分かってる。それじゃ後でな。Czyli jeżeli ja polecę out, to zaczyna się akcja. Czyli teraz jakby musimy się przygotować. Naszym przygotowaniem będzie podbicie całego główienka, tak myślę, nie? Czyli będzie trzeba zabrać dużo pieniędzy. Ogarnąć biznesy, myślę, z tym, więc... W sensie tak, będziemy musieli trochę posiedzieć tutaj. Zaczyna się teraz seria odcinków siedzenia i farmienia tutaj tych dobroci, które mamy. Dobra, zwiększmy sobie jeszcze jak najbardziej... levele tutaj. Jest SK. I kolejna SK. Same SK mamy teraz. Prawie SK kolejna. No nie mamy nikogo od jedzenia jakiegoś super takiego. Żeby nam, wiecie. A reszta jest na tym, więc możemy zrobić time to collect. Tu też trzeba zainwestować pieniądze. Tak, zanim pójdziemy, trzeba tutaj ogarnąć te wszystkie biznesy, więc... jeżeli... no... tak myślę, że nie wszyscy będą chcieli. Myślę, że zaczniemy robić dłuższe odcinki. Zaczniemy od następnego odcinka, może 40-minutowe. Jak wiem, będę inwestował, szukał pieniędzy. Coś tu trzeba ogarnąć, nie? 76 tysięcy, super. Gangan kaseguze! Jarin jarin kaseguze! Tak, trochę to nam zajmie pewnie odcinków. Myślę, tak z 20 odcinków pójdzie na samo siedzenie i farmienie. Jeżeli mamy jechać do Kamocho, chcę się przygotować. Będzie. Mamy tutaj też tak, mamy abilities i mamy te wszystkie levele. Chciałbym jak najwięcej ich nabić. Jeżeli będziemy dużo zarabiać pieniędzy z kolekcji, to dużo zarobimy. Mamy 7 punktów, fajnie by było zdobyć jeszcze 13, żeby jak najszybciej nabijać to. I wtedy zobaczymy, co będzie. Dobra. O, musimy ten problem tu rozwiązać. I wtedy myślę, ogarniemy coś jeszcze. Znaczy, że te miejsca są bardzo drogie. Oj, mamy kolejne misje. Błądy. Dobra, tego ziomka zrobimy zaraz. Jak?
Zaraz zrobimy, jak wrócimy tam. Rozwalmy ich. Pięknie. Dobra, będziemy się bawić w biznes teraz przez bardzo długi czas. To jest ciekawe. I mamy też nowe misje poboczne, którymi się zajmiemy, więc ja wam dziękuję. Do zobaczenia, do kolejnych odcineczków i cześć!